Witajcie przez czołem. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać taką pewną rzecz. Pokazywałem Wam już pewną modyfikację. Tutaj mam taką fajną rurkę miedzianą. Chodzi o Proxona DSH. Proxon DSH, ogólnie rzecz biorąc, to jest bardzo wdzięczna maszyna pod warunkiem, że my sobie troszkę nad nią popracujemy. Jest kilka mankamentów, które troszkę mi przeszkadzają. Choćby zbyt mało efektywny sposób odbioru urobku. Większość ląduje na spodniach. Większość chciałbym się pozbyć maski z twarzy, żeby po prostu nie trzeba było tyle czasu spędzać w tej cholernej masce. Podpinając odkurzacz do maszyny, tak na dobrą sprawę, efekt jest strasznie mizerny. Chciałbym dzisiaj wam pokazać mam nadzieję, że to będzie udana modyfikacja w jaki sposób troszkę sobie unowocześnić, polepszyć, żeby to miało większą wydajność w taki sposób. Jak widzicie, ja w swojej maszynie mam już zdemontowany stół oraz boczną osłonę, która służy nam do zasłonięcia w celach bezpieczeństwa tego ramienia oraz części odciągu, który tak na dobrą sprawę jest do bani. Ja sobie już tutaj zamontowałem taką osłonę. Ten element Osłony, ten czarny cały, to jest jedna część, ale sam odciąg jest przykręcany tutaj na wewnętrznej, na wew na wewnętrznej śrubce i od drugiej strony również. Ja sobie ją odkręciłem. To nie będzie jakaś, jakiś super patent, ale tutaj jest ciężko się zmieścić yy, z tym ramieniem które tak na dobrą sprawę troszkę nam przeszkadza w tym, żeby tutaj zamocować jakiś odciąg. Wymyśliłem sobie taki patent. To jest wersja robocza. Mam jeszcze w planie tutaj to ob obkleić troszkę tym klejem na gorąco, co pozwoli mi w razie draki, pozwoli mi na demontaż tego wszystkiego bez jakichkolwiek szkód. Jedyne szkody, które musiałem zrobić, no to niestety, przykręcenie tej mojej plastikowej osłonki na trzy wkręty typu tak zwana pchełka. Ja to tak znam pod taką nazwą. Są to takie bardzo malutkie, krótkie wkręty samowiercące, które mają swoje wiertełka, gdzie nie musiałem się bawić z wierceniem dodatkowym, gdyż mają już zamontowane w sobie wiertełko. I teraz plan jest taki. Postaram się to tak jedną ręką zrobić, chociaż to będzie ciężko. O. Jeżeli. O, mamy w taki sposób, nic mi już tutaj nie przeszkadza, nic nie będzie ocierało na 100%. Bo już to mam tutaj przetestowane i sprawdzone. Tutaj ogólnie rzecz biorąc. O tyle wyższy musi być ten plastik. Dlaczego z plastiku? Dlatego, że nawet jeżeli coś by mi się tutaj w tym momencie urwało, coś by zmieniło swój kształt, no to w tym momencie ten plastik się podda i jest to w tym momencie tutaj bezpieczne. Ważne jest, żeby zbudować właśnie z trzech stron takie ścianki, które pozwolą na wyeliminowanie, bo. Te ścianki, które tutaj widzicie to i to, to tak na dobrą sprawę to są ściany, które ucieka nam zasysane powietrze i co najciekawsze, jak tej osłony nie było, ja wam to ściągnę i zobaczycie sobie, jak słabo sobie ten odciąg radzi tutaj pod tą maszyną. Wyciągamy, i zobaczcie ile tutaj jest. Ile tutaj jest tego naszego urobku, który specjalnie tego nie czyściłem, żebyście sobie mogli zobaczyć, że troszkę słabo to tutaj wszystko wygląda, jeżeli chodzi o sam odciąg. Bo zaznaczam, do samego działania maszyny ja nie mam naprawdę najmniejszych zastrzeżeń, choć już dwie modyfikacje zostały zrobione. Jedna to jest właśnie nadmuch powietrza, żeby nam nie dmuchał prosto w twarz, a odwróciłem go taką spiralę. Tutaj u góry gdzieś macie film. I yy, teraz dmucha ode mnie. I to jest pierwsze. jeżeli chodzi o tą osłonę, to jest pierwsza z modyfikacji, którą tutaj zrobiłem. Ja sobie to teraz ładnie zakleję, a my w międzyczasie tak zwanym przejdziemy sobie do drugiej modyfikacji. Przechodzimy do drugiej modyfikacji, a drugą modyfikacją będzie zmiana tego stołu. Ten stół zyska tutaj kilka otworów dookoła. Pomysł zaczerpnąłem z jednego z modeli wyżynarki włosowej marki Pegas, i ona oprócz tego, że ma tutaj otwór, który służy nam do wymiany brzeszczotów, ma dookoła jeszcze dodatkowo kilkanaście czy kilkadziesiąt otworów i ja to otwory tutaj właśnie zrobię ale muszę się zmieścić tutaj w tym tutaj w, w, w tym środkowym oknie żeby nie naruszyć czasami tego orzebrowania żeby te orzebrowanie po prostu wiercąc od tamtej strony żeby nie trafić przez przypadek w orzebrowanie bo w tym momencie będzie się ciężko wierciło a chociaż nie powinno mieć wpływu tutaj, nawet gdybym się przewiercił przez to orzebrowanie, ale mogę w tym momencie złamać wiertło. A po co sobie narobić dodatkowej roboty? Także jedziemy z tym koksem. Otwory mam już natrasowane. Pamiętajcie o tym, żeby używać punktaka, żeby wiertełko Wam po prostu nie jeździło po całej blasze, tylko napunktować. I przechodzimy do wiercenia. Ja już swoje otwory mam nawiercone. Teraz to wszystko z tej strony jest tutaj bardzo ostre, czas na ładne sfazowanie tych otworków i do tego użyję tutaj takiego małego fazownika. Niestety muszę to robić z ręki, ze względu na to, że stół ma tutaj takie dwa uszy, które służą do pochylania stołu i nie wyłożę się tutaj na. W moim stole a nie chcę mi się gdzieś tam kombinować z ustawieniami, żeby to było wszystko równo a tak z ręki sobie to śmignę, tylko że chyba sobie to przyczepię, żeby mi to nigdzie nie uciekało, jedna. druga, teraz mi się to nigdzie nie rusza, mogę sobie to fazować. Ok, otwory mam ładnie sfazowane, ale one są nadal troszkę ostre i przy wierceniu troszkę porysował mi się stół. Ja sobie go tylko troszkę przepoleruję i zabieramy się za składanie. Ok, stół przepolerowany wygląda tak. W razie draki zawsze go sobie mogę jeszcze raz ściągnąć. Ale tutaj w zasadzie już wystarcza. O, pięknie. Także co, idziemy składać. To jeszcze rzut oka, jak to już teraz wygląda. Jak skręciłem osłonę jeszcze przed skręceniem stołu. Dwa, trzy słowa wam powiem dlaczego tak, a nie inaczej. Z tej strony jeszcze planuję, ale jeszcze nie wiem czy mi się to uda. Z tej strony mamy dostęp do naszej śruby, która nam odkręca brzeszczoty. I tutaj, tak na dobrą sprawę, muszę mieć ten dostęp. Mógłbym teoretycznie tutaj zrobić taką płytkę z jakimś tam okienkiem. Ale szukanie, grzebanie, zobaczę, jak to, jak to się spisze. Jeżeli to wystarczy, to płytki nie będę robił. A jeżeli jednak będzie taka potrzeba, no to w tym momencie coś dalej będę tu kminił, żeby miało to ręce i nogi. Ogólnie rzecz biorąc, tutaj z tą płytką jest też troszkę trudniej, ze względu na to, że mamy tutaj cały pochył naszego stołu. Jeżeli tniemy coś pod kątem. Do 45 stopni, stolik mam już przykręcony, jest wszystko wyregulowane. Tak to teraz się tutaj prezentuje. Dlatego tam też ściąłem, żeby mi nie przeszkadzał stół, nie wyginał mi tej osłony w czasie. Jeżeli będę potrzebował, jednak te 45 stopni zrobić. I teraz tak, prostujemy stół. O, nie wiem, czy mi się to uda. Tu jest dosłownie na grubość palca. Jest przerwa. Wyżej się tego nie da, tak specjalnie zrobić, żeby to miało ręce i nogi. Z tej strony nie ma tej osłony. Zobaczymy, jak to będzie cięło. O, teraz troszkę lepiej widać. Dobra, to przetniemy coś. Ja mam tutaj kawałek MDF-u, akurat nie czeka mnie taka jedna praca. Muszę sobie dwie cyferki wyciąć, więc będę miał okazję sprawdzić przy okazji, jak się to wszystko sprawdzi. No dobra, tak się zaaferowałem tym, czy moja modyfikacja przyniosła skutek, że w zasadzie widzicie, co narobiłem. Eee, siódemka gdzieś jakoś tak się rozcięła przez przypadek. Nie wiem, coś gdzieś pominąłem. Aż muszę sobie na wideo zobaczyć, co źle zrobiłem. W każdym bądź razie e, jest tutaj coś nie tak. Kurczę, tylko co jest nie tak? Dobra, ale... E, Odłożymy może tą moją pociętą siódemkę rodem z Ikei i zobaczymy, co tutaj się dzieje. Słuchajcie, ja Wam powiem tak. Porównując poprzednie cięcie, mam o jakieś 30% zwiększony odciąg wiórów. Specjalnie wziąłem MDF ze względu na to, że MDF najbardziej pyli. Ja po każdej takiej cyferce miałem tutaj no jeszcze trochę, trochę, trochę więcej. Ale najważniejsze jest to, co jest na spodniach. Ja na spodniach, oprócz tego, że jestem skórzony z poprzednich, tych coś widać w ogóle. No właśnie, nic nie widać, bo nic nie ma. Tutaj o, tutaj. Ta osłona robi robotę. Ten pył nie wylatuje mi na spodnie i. Mam nadzieję, że mnie też będzie widać. O, tak. Ja tutaj zawsze byłem cały uwalony z pyłu, a już tego tutaj nie ma. Także efekt, yy, modyfikacja przyniosła skutek. Ja jeszcze sobie teraz spróbuję zrobić z tej jednej strony tutaj tą ścianę, żeby jak najwięcej zyskać i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I muszę iść do domu, wydrukować jeszcze jedną siódemkę, bo raczej nikt na drzwiach nie będzie chciał takich puzzli mieć zrobionych, nie? Dobra, powiem tyle. Jeżeli się podobało, ściągnę może te moje dodatkowe oczy, jeżeli się podobała modyfikacja, jeżeli masz jeszcze jakiś inny pomysł na to, bądź masz jakieś pytania, co by jeszcze tutaj, jak zrobiłem coś, a jak zrobiłem tamtoś, więc możecie zawsze pytać. Z miłą chęcią Wam odpowiem na wszystkie pytania. A tymczasem zapraszam wszystkich do lajkowania, ale najbardziej do komentowania i do odwiedzania tego filmu. Pozdrawiam serdecznie. OLO 76, sobotnie popołudnie. Kiedy to nagrywam, kiedy to się pokaże, nie wiem. Dobra, trzymajcie się. Na razie. Cześć. Bez pitolenia. Holo siedemdziesiąt Nara.